Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu spółkach, które znajdują się w dość ciekawych miejscach technicznych, które można by było wykorzystać. Do ewentualnie powiększenia swojego portfela lub zamiany jakichś innych spółek na te, na, na te, które wskażę. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Natomiast warto na początek zwrócić uwagę na to, co się dzieje na świecie, ponieważ wczoraj mieliśmy odczyty CPI ze Stanów Zjednoczonych, które sprowadziły przez chwilę przynajmniej polskiego złotego troszeczkę niżej, to znaczy polski złoty zyskał na wartości po tych danych na temat inflacji, która okazała się wysoka, ale zgodna z oczekiwaniami w USA. Natomiast no, zabrakło kontynuacji tego ruchu i dzisiaj mamy dalsze osłabianie się. Polskiego złotego względem wszystkich tak naprawdę walut, nie tylko dolara, ale także względem funta, względem franka szwajcarskiego czy euro. Niestety, gdzieś tam kwestie polityczne na pewno nie sprzyjają polskiemu złotemu. Mamy problemy, jeżeli chodzi tak naprawdę o e, ustawę związaną z mediami, dlatego że to jest źle postrzegane po prostu za granicą z różnych powodów. Nawet jeżeli intencje rządu są, nazwijmy to, dobre, to e, no, z punktu widzenia jakby obserwatorów z zewnątrz jest to na pewno źle postrzegane. I to nie są jedyne zmiany, które gdzieś tutaj aktualnie się dzieją w polityce, polityce czy geopolityce w Polsce. W związku z tym ten polski złoty nie tylko jest pod presją związaną właśnie z dolarem, czy też osłabianiem się walut tutaj, nazwijmy to bloku wschodniego, bo tak nie do końca jest. Jak popatrzycie sobie na dolara do korony czeskiej. No to tutaj zupełnie inaczej sytuacja wygląda, bo korona czeska na przykład wczoraj się umocniła i na razie pozostaje stosunkowo silna. Zresztą też ostatnie wzrosty, które były tak, na parze walutowej dolar do korony czeskiej nie, jest aż tak, nie są aż tak mocne jak były na polskim złotym. No i ten trend spadkowy, który tutaj panuje jest cały czas widoczny. Inaczej mówiąc ta podwyżka stuprocentowa, która się wydarzyła w Czechach Plus inna sytuacja, jeżeli chodzi o samą sytuację w państwie czeskim, powoduje, że ta stabilność jest tam trochę większa niż w Polsce dzisiaj. Niemniej, na razie nie traktowałbym tego ruchu jako potwierdzenia, jeszcze że będziemy wybijać powyżej 3,91. Na razie uważam, że ten tutaj, to, to tutaj zachowanie sugeruje po prostu walkę o właśnie dominację, czy ruch wzrostowy, czy ruch spadkowy. Z punktu widzenia trendu faktycznie panuje trend wzrostowy i powinniśmy oczekiwać wzrostów do 3,96, natomiast to się stanie, czy też jakby będzie bardziej prawdopodobne wtedy, kiedy rynek wybije 3,91. Natomiast warto pamiętać, że dzisiaj o godzinie 14.30 będą publikowane dane na temat PPI, czyli inflacji wśród producentów ze Stanów Zjednoczonych która ma być powyżej 7% rok do roku, oczywiście baza jest bardzo niska, ponieważ baza jeżeli chodzi o dane na temat PPI wynosiła, tam była nawet chwilowa deflacja, jeżeli chodzi o te odczyty, tak, tutaj PPI ma być 7-3% rok do roku, a baza jest stosunkowo niska, no bo odnosimy się do danych na poziomie minus 0,4%, więc... Oczywiście to ma znaczenie, no tyle tylko, że i tak to są wartości zdecydowanie powyżej, a trzeba pamiętać, że PPI zazwyczaj rośnie przed CPI, więc jeżeli te dane zostaną potwierdzone, albo nawet będzie wzrost PPI wyższy niż to, co rynek oczekuje, to mogą urosnąć też oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych, czy też jakiegoś skończenia skupu aktywów przez FED, no i tym samym to umocnić dolara może bardziej. Jeżeli te dane okazałyby się słabsze, to prawdopodobnie dolar straci na wartości, ponieważ to, co ostatnio umacniało dolara, to właśnie Oczekiwania względem taperingu. I to wszystko będzie miało znaczenie dla polskiego złotego i też dla giełdy polskiej. Natomiast zaraz wrócimy do WIG-20, kończąc temat rynków zagranicznych. Warto wspomnieć to, co jest bardzo pozytywne dla polskiej giełdy: to to, że DAX, czyli niemiecki indeks, wybił historyczne szczyty powyżej 15 800 punktów i na ten moment kieruje się dalej na północ. Bardzo ładny retest, no i idziemy dalej na północ. Tutaj, jakby oczekiwania względem DAX-a są pozytywne. Na giełdach w USA, jedynie NASDAQ i Russell jako ten mniejszy indeks, ale generalnie NASDAQ ma problemy, niemniej nie wybił dołków tutaj na poziomie 14, no 15 tysięcy punktów, więc można powiedzieć, że na razie pomimo tych dużych wahań, które się pojawiają, cały czas trend wzrostowy trwa. No i jeżeli dzisiejsze dane byłyby słabsze, jeżeli chodzi o inflację, no to wtedy można by było oczekiwać, że tutaj także będą wzrosty, jeżeli chodzi o ten indeks. SP 500 na nowych historycznych szczytach wczoraj, dzisiaj utrzymuje te poziomy Dow Jones, nawet wybija je wyżej. Dla Polski znacząca jest jeszcze mieć, która dzisiaj otworzyła się ponad poziomem 9600 punktów. I to jest akurat o tyle istotne, że jeżeli ten poziom zostanie utrzymany. To jest to pozytywna informacja dla KGHM-u, ale przede wszystkim jakby korelacja między dolarem do polskiego złotego a właśnie miedzią. Też zazwyczaj jest taka, że te kierunki są podobne. Ostatnio się to troszeczkę rozjechało ze względu na inne czynniki jeszcze. Natomiast jeżeli będzie potęgowany wzrost na miedzi, to będzie pozytywne dla polskiej gospodarki, to też będzie sprzyjało polskiemu złotemu. No a ropa tutaj na razie wczorajsze szanse na powrót spadków nie zostały wykorzystane. Dzisiaj borykamy się z oporem na 69,6. 60, jeszcze mamy po drodze opór na 70 z hakiem. No i krótko mówiąc, dopóki jesteśmy poniżej, to jeszcze można oczekiwać ruchu wzrostowego. Jeżeli z tej perspektywy, którą dzisiaj obserwujemy, rynek spadnie poniżej poziomu 68-90, no to powinniśmy oczekiwać wtedy już powrotu trendu spadkowego. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie kształtowało na sesji amerykańskiej. Już teraz Was zapraszam na live trading, który właśnie będzie o godzinie 14 na moim kanale na YouTube, więc. Wystarczy, że wpiszecie Marcin Tuszkiewicz, traficie na mój kanał. Tam też o godzinie 14 spróbujemy rozegrać to, co się będzie działo o godzinie 14.30, więc Was serdecznie zapraszam. A teraz WIG 20, który utrzymuje się w ładnym ruchu wzrostowym. Wprawdzie wczorajsza sesja pozytywna, ale no nie doprowadziła do wybicia 2290 punktów. A tym samym cały czas stoimy w konsolidacji, w takim krótkim ujęciu. Wprawdzie jest to przerwa w trendzie wzrostowym, więc wszystko jest ok natomiast no przydałyby się jakieś impulsy, które doprowadziłyby do tego, żeby to wybić. Na ten moment może ich trochę zabraknąć, ponieważ wczoraj rządziły banki, które się dzisiaj już zatrzymały, no i na ten moment musiały się pojawić jakiś czynnik, który mógłby to popchać wyżej. Dzisiejsza sesja, jeżeli chodzi o WIG20, jest taka, nazwijmy to z, umiarkowanie zmienna. Mamy bardzo ładne wzrosty na JSW, na Tauronie, na DINO. Ale z drugiej strony mamy PKOBP, które ma duży udział w WIG-u 20, które jest mocno na, na minusie, ze względu na to, że wynik okazał się słabszy niż konsensus rynkowy. Cały czas Mercator nie jest w stanie się opanować w swoich spadkach i spada poniżej 200 zł, więc tutaj też Allegro lekko zniżkuje, dochodząc do ważnego wsparcia i o tym sobie dzisiaj powiemy. Więc widać, że ta sesja jest zmienna, no i przydałyby się, żeby te większe spółki z WIGU 20 też pokazały swoją siłę, a jeżeli mieć będzie rosła, no to KGHM mógłby tutaj dołożyć dwa swoje grosze. Więc na ten moment Konsolidacja trwa i dopiero wybicie 2290-2300 punktów popcha nam indeks wyżej. No, ale jakby patrząc na to, co się dzieje tutaj na wykresie, raz, raczej perspektywa jest dalej prowzrostowa i zacząłbym się martwić, w sensie uznałbym, że wracamy do dolnego ograniczenia konsolidacji wtedy, kiedy cena spadnie poniżej 2255, a na ten moment poza polskim złotem trudno znaleźć przyczynę, dla której to się by miało wydarzyć. Więc tak wygląda sytuacja na WIG-20, a teraz. Teraz przejdźmy sobie do pięciu spółek, które znajdują się moim zdaniem w dobrych miejscach. Przypominam, że analizy wideo dla użytkowników Squabera Premium robimy no, praktycznie codziennie. Wczoraj był bardzo długi materiał, dlatego że omawialiśmy nie tylko spółki, ale także i branżę wodorową, więc zachęcam Was do wejścia też na stronę Squabera, do Wigu 20, tak, do zakładki WIG 20 i w komentarzach macie analizy razem z wyszczególnionymi, z wyszczególnionymi spółkami, które wtedy były analizowane. Więc jak któraś Was interesuje, to tam właśnie to tą analizę znajdziecie a teraz przechodzimy do spółek Allegro Allegro zgodnie z moimi oczekiwaniami po dotarciu do 73 zł zrobiło korektę No i teraz zmierzamy do bardzo ważnego wsparcia na 60 do 61 zł już pomału tam jesteśmy Stuokresowa średnia krocząca znajduje się na 60 90 Jednocześnie jest to opór, który był bardzo silnie testowany. Trudno oczekiwać na zasadzie takiej, że kupimy w tym miejscu i na pewno zarobimy w przeciągu kolejnego roku dwóch. Ja raczej Allegro wskazuje jako techniczny sygnał ze względu właśnie na takie wahania, które na Allegro są stosunkowo przejrzyste i tutaj właśnie ten rejon 60 do 61 zł jest bardzo ciekawym miejscem, w którym może nastąpić odbicie. Wtedy oporem stanie się 65-20, i to jest takie pierwsze miejsce, do którego rynek może dążyć, w ramach właśnie korekty tego ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi natomiast o wybicie powyżej 68 zł, to jeżeli takie by nastąpiło w dalszej części tego odbicia od 60 zł, no to tutaj można by było wtedy oczekiwać powrotu na 72 zł. No i później to już zobaczymy, bo na razie Allegro cały czas jest coś drogą firmą, no i ta dynamika ich poprawy wyników musiałaby jeszcze przyspieszyć, żeby ta wycena była racjonalna. Przypomnę, NASDAQ na ten moment ma problem, jest indeksem słabszym w USA. Więc spółki technologiczne, do których zalicza się Allegro. No, też są pod lekką presją podażową, jeżeli chodzi o zachód, tak, w sensie o inwestorów zagranicznych, ale miejsce między 60 a 61 zł jest bardzo dogodnym miejscem do tego, aby spróbować tutaj jakąś korektę, przynajmniej korektę ostatnich spadków znaleźć. Tutaj spadek poniżej 57 zł byłby oznaką słabości rynku i powrotu w kierunku 52 zł, więc to jest takie miejsce kluczowe jako potencjalne zabezpieczanie się lub nawet odwrót pozycji na krótki. Kolejną spółką bardzo interesującą jest Dino, przepraszam, Kinopolska, nie Dino. Kino Polska. Tutaj pokazuję tą spółkę, dlatego że ona zachowuje się bardzo ładnie już od dłuższego czasu swoje dołki zaliczyła w listopadzie 2020 roku i teraz mocne wzrosty, które miały miejsce w, list, w lipcu, tak, do końca lipca tak naprawdę, teraz następuje ich korekta. Mieliśmy wprawdzie taką sytuację może trochę niefajną przedwczoraj, gdzie rynek przy dość dużym wolumenie zrobił świecę podażową, ale jeszcze nie mamy jej kontynuacji, a co więcej wsparcie znajduje się na 12,78%. No i teraz jeżeli rynek tutaj zostawił jakieś cienie od dołu, to można by było liczyć na to, że to był taki pierwszy impuls, a teraz będzie jeszcze drugi impuls w kierunku 16 zł na Kino Polska. Tutaj na wykresie tygodniowym też to widać, że generalnie ten długoterminowy ruch spadkowy tutaj się odwrócił. No i teraz szansa na to, żeby była kontynuacja powyżej nawet 17 zł jest dość duża. Ten pierwszy ruch już zaistniał. Natomiast tutaj kluczowe jest to, żeby cena nie spadła już poniżej tych 12 zł z groszami, dlatego że to by oznaczało już wtedy za, jakby potraktowanie tego podbicia, które tutaj miało miejsce w lipcu, jako takiej ostatniej szansy do ucie ucieczki. Tak? Czyli kluczowe jest to, żebyśmy utrzymali się powyżej 12 zł, to wtedy ta szansa na wzrosty będzie dość klarowna. Dino czy Kino Polska wypłacało regularnie dywidendy, w tym roku tej dywidendy nie ma. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych latach. Amrest. Tutaj mamy dość ciekawą sytuację, ponieważ rynek na 27:34 wybił szczyt, wybijając ostatni potwierdzony szczyt. Tym samym nastąpiło załamanie tego trendu spadkowego, no i z tego miejsca podbicie po bardzo dobrych danych wstępnych, które spółka opublikowała. No i teraz jesteśmy na reteście, tak? 28-48. W związku z tym, można, mm, powinno się oczekiwać kontynuacji ruchu wzrostowego. Aktualnie, niestety, trochę stop loss jest daleko, ponieważ on tutaj musiałby być umiejscowiony na poziomie ostatniego potwierdzonego dołka czyli w tym miejscu, natomiast biorąc pod uwagę lukę i średnie kroczące, można ten potencjał, potencjalną stratę sobie zmniejszyć, ponieważ uważam, że jeżeli cena ma utrzymać swój ruch wzrostowy, ten impuls, który powstał po danych, to cena nie powinna spać poniżej 28-25, czyli poniżej Tutaj, jakby tej luki spadkowej, luki wzrostowej, która się pojawiła. Czyli inaczej mówiąc, wsparcie na 28,50, 28,20 jest teraz kluczowe, i dopóki cena znajduje się powyżej, to jest to wszystko jak najbardziej w porządku. Więc tak krótkoterminowo można by było spróbować to rozegrać. Opór jest na 31,80, a później następnie na 34 zł. Tutaj tylko zaznaczę jeszcze, że. Amrest był przez nas wskazywany w komentarzu z dnia 26 lipca. Dla użytkowników Squabera Premium wysłaliśmy dokładnie ten moment, w którym się to żyła okazja z perspektywy szczytów FIDEN, jako właśnie okazję, taką typowo techniczną. No i jak się okazało, było to bardzo dogodne miejsce do tego, żeby w tym ruchu już być. Teraz przypominam, na razie ostatni potwierdzony dołek jest na 25,76. Natomiast pierwszy opór na 30, później na 31,80 i na 34. Złote. Kolejną spółką, która moim zdaniem technicznie wygląda bardzo dobrze, jest UNIMOD po wzrostach, które się pojawiły tutaj 22 lipca, zapoczątkowane były 21 takim taką świecą zatrzymania. Może ukryję tutaj strefy skłabera. To tutaj zatrzymaliśmy się pod oporem na 45 zł. To jest dość ważny opór. On tutaj też miał swoją historię już 20 sierpnia 2020 roku, i jednocześnie wcześniej był bardzo broniony. Spółka tutaj też wybiła na linię trendu spadkowego i konsoliduje się powyżej wsparcia. I tak wybicie z tej konsolidacji wskaże nam na dalszy kierunek moim zdaniem kierunek północny. Ponieważ branża paliwowa ma się stosunkowo dobrze, Unimod też dywersyfikuje swoją działalność chociażby do fotowoltaiki, ale także i tutaj trzeba pamiętać, że Infrastrukturalne, zwłaszcza drogowe inwestycje dla Unimotu też mają znaczenie, dlatego że sprzedaż asfaltu dla nich też ma duże, duży udział. Więc tutaj, jak te inwestycje się rozwijają, a są na razie prowadzone w Polsce, to dla Unimotu też to jest dobra informacja. Unimot generalnie jest tą, tym przedstawicielem branży paliwowej, który jest spółką prywatną, w związku z tym też ma inne obciążenia. Tak nie ma. Nie ma tutaj skarbu państwa, które gdzieś ciąże swoimi politycznymi decyzjami. Na ten moment uważam, że wybicie linii trendu i jednocześnie utrzymanie się powyżej 43 zł jest dla spółki pozytywną informacją i tutaj zachęcam Was do tego, żeby się przyjrzeć spółce, bo sama spółka też jest fajna, też jest dobra. Bardzo głęboka przecena, która miała miejsce w listopadzie została przez nas wykorzystana do kupowania, no i później już dalszy ruch wzrostowy i teraz ta prawdopodobnie korekta jest okazją przed dalszym ruchem wzrostowym. To, co oczywiście może dla Unimotu być negatywne, no to tutaj trzeba pamiętać o ewentualnie jakichś lockdownach, które by się mogły pojawić na, w, w, w trzecim kwartale, no bo one oczywiście mogą negatywnie wpływać na zużycie paliw. Aktualnie marże na stacjach są wysokie, więc to jest jak najbardziej pozytywne, do tyle tylko, że to jest już w cenach. Więc teraz musimy patrzeć na to, co w w przyszłości, a w przyszłości na ten moment, jeżeli by nie było jakiegoś twardego lockdownu, no to tutaj myślę, że jakby rozwój pod tym względem transportu jest cały czas niezagrożony. Pytacie bardzo dużo o JTZW czy Energoinstal, ale tutaj wczoraj omawiałem właśnie obie te spółki. Tutaj zarówno Energoinstal został przeze mnie Omówiony tak tutaj w 53. minucie wczorajszego nagrania, jak i OTZW w godzinie i 7 minut, więc tam Was serdecznie zachęcam, bo obie te spółki. Tam zostały po prostu omówione, a teraz idziemy na mennicę skarbową. Spółka, która jest w ciekawych spółkach w Spoberze już od dłuższego czasu, ponieważ nie wybiła nam dolnego ograniczenia konsolidacji na 92 zł, teraz dobiła do takiego dość istotnego poziomu na 110 zł. Przypominam, że dywidenda, czy ten ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy jest 7 września więc jeszcze miesiąc został. Kwota to jest 9,61 zł, czyli na ten moment niecałe 10%. Można było kupić oczywiście menicę skarbową tak, żeby to było 10%. Natomiast teraz wydaje się, że te spadki na złocie i srebrze, które miały miejsce ostatnio na rynku międzybankowym, tam przypominam, że był taki flash crash, czyli bardzo mocne spadki złota, srebra o kilka procent na poniedziałkowym otwarciu sesji, wydają się być dla inwestorów, którzy kupują akcje menicy skarbowe jako taki sygnał do tego, że może się znowu pojawić wzmożony popyt na oba te metale. Popyt, oczywiście, na produkty fizyczne, tak, czyli kupne monety czy, czy sztabki złota, i to na ten moment bardzo ładnie wygląda. Mamy ruch taki dość systematyczny. Tutaj mieliśmy takie mocne wahania, takie dynamiczne ruchy w jedną i w drugą stronę. Ten ruch już się charakteryzuje troszeczkę inną e, drogą ponieważ mamy ruchy, które faktycznie są korygowane dość często, ale cały czas wybijamy nowe lokalne szczyty, to pomaga nam w tym, aby ten ruch był silny, tak, trwały ja wyróżniam takie ruchy właśnie dynamiczne i systematyczne na ruchu, ruchy na rynku, ruchy dynamiczne to są ruchy, które tak jak tutaj mamy po kilka procent w ciągu jednego dnia i to powoduje, że jest dość duża szansa na to, że nastąpi odbicie jako po prostu zwykłe odbicie od poziomu wsparć i oporów, no i korekty zazwyczaj też są bardzo dynamiczne i głębokie. Natomiast w ruchach systematycznych te ruchy potrafią trwać bardzo długo, dlatego, że one są cały czas, czyli kapitał jest cały czas wymieniany i w związku z tym jakby inwestorzy to, że nie są tacy niecierpliwi, tak? są w stanie dłużej utrzymać pozycję w swoim portfelu, bo też widzą, że te korekty są płytkie i zaraz wybija nowy szczyt. Więc krótko mówiąc, na ten moment wygląda to dość pozytywnie, ale przypominam, jesteśmy na oporze, więc jeżeli rynek zamknie się i retestuje ten opór, to wtedy to będzie dopiero okazja taka typowo techniczna, natomiast jeżeli ktoś trzyma pozycję na mennicy skarbowej, to tutaj jak najbardziej to wygląda dość pozytywnie. Czy handel na wybicie byłby tutaj racjonalny? Nie sądzę, dlatego że myślę, że tutaj lepiej poczekać właśnie na wybicie i na retest, ale jeżeli uda się to rynkowi zrobić, czyli wybić powyżej tych 110 zł trwale, retestować 111, no to wtedy będzie duża szansa, że skoczymy w kierunku 124 zł. Na Mennicy Skarbowej rozgrywać powinno być jeszcze potencjalne wejście na rynek główny. Zarząd nie zanegował tego planu, który miał kiedyś już tak, czyli publikacja publikacja oczywiście przejścia na rynek główny. Jeszcze zerkniemy do informacji ze spółki, tak, bo mamy kwartalny raport za drugi kwartał. Ja go jeszcze nie czytałem, niestety, natomiast tam być może są też informacje zawarte, jeżeli chodzi o ten, o ewentualne przejście na rynek główny, więc zachęcam Was do tego, żebyście przeczytali sobie raport mennicy skarbowej za ten drugi kwartał. Jeżeli chodzi o szybkie spojrzenie tutaj na wyniki, no to mamy o nie, to jest bilans, to mnie nie interesuje na ten moment, bardziej chciałem zobaczyć rachunek zysków i strat. Jeżeli chodzi o drugi kwartał 2020 roku, no to przychody netto ze sprzedaży, tak, tutaj mamy... 224 miliony w porównaniu do drugiego kwartału 2020 roku, no to jest ogromny skok. Zwłaszcza jak porównamy sobie jeszcze kwartały, teraz ten kwartał był troszeczkę lepszy niż ten, który był pierwszym kwartałem, bo tam było 200 milionów. Tutaj jest 224, oczywiście, przychody są tutaj ogromne, natomiast marżowość spółki oczywiście nie jest aż taka duża. Niemniej jeżeli chodzi o zysk z działalności operacyjnej, to i tak jest bardzo ładny, jest mniejszy niż przed rokiem, ale to było do przewidzenia. Pamiętajcie, że tam marże były ogromne. Natomiast natomiast tutaj mm, jeżeli popatrzymy sobie, znaczy inaczej, zyskowność i tak jest duża, tak, bo to, bo to jest dużo większy przychód, natomiast jeżeli chodzi o marże generowane z tego samego przychodu, no to one są po prostu mniejsze, niemniej jeżeli chodzi o zysk, stratę, no to tu mamy 5,8 miliona w tym drugim kwartale bieżącego roku, a jeżeli chodzi o cały rok, to mamy 11 milionów i to jest o 3 miliony więcej niż przed rokiem, więc jak najbardziej sytuacja stabilna, dobra. No i tutaj raczej zakładam, że to się za dużo nie zmieni, tak, bo tutaj mamy to był zysk brutto, a teraz zysk netto. Tutaj też wygląda bardzo ładnie, o milion, o większy niż przed rokiem w tym samym okresie. Więc jak dla mnie, tak bardzo pokrótce, tylko patrząc na raport, jest sytuacja stabilna i dobra. Zachęcam do zagłębienia się w raport, przyjrzenia się spółce, spółce dlatego, bo ona znajduje się w ciekawych spółkach, prze, przede wszystkim dlatego, że jest właśnie zdrową firmą fundamentalnie z potencjałem do rozwoju, a rynek dla nich jest stabilny i poprawny. No i teraz kilka, to, to było pięć spółek, które uważam, że są w bardzo dobrych momentach technicznych, więc warto je rozważyć. Natomiast jeszcze teraz chciałem spojrzeć na spółki, które były zgłaszane. Zgłaszane przez użytkowników Kobera Premium w takim formularzu specjalnym na stronie. Tutaj możecie w prawym, górnym rogu zgłaszać spółki. W formularzu ja je analizuję i przy okazji przeglądów pokazuję. No bo, oczywiście, na żywo, jak ktoś mi teraz podaje jakąś spółkę, a ja jej nie znam, no to jest mi oczywiście bardzo trudno powiedzieć coś konkretnego. Jeżeli chodzi o kruka i całą branżę windykacyjną, no to tutaj moim zdaniem, jakby branża windykacyjna, czy też było przeze mnie wskazywane już w pandemii, tutaj, gdzie generowaliśmy sygnał, Ciekawa spółka dla Kruka, bo tam generowaliśmy go bodajże po, po, 50, po 67 zł, a później jeszcze były komentarze. W każdym razie, jeżeli chodzi o kruka, to tutaj branża windykacyjna powinna sobie radzić dobrze i ten okres, który został po pandemii stworzony, czyli bardzo dużo kredytów udzielanych, których część nie będzie spłacana i później będzie restrukturyzowany ten dług, myślę, że dla kruka będzie dobrym czasem, ale to już jest też poniekąd zdyskontowane w cenie. Oczywiście zobaczymy, jakie będą wyniki jeszcze za pierwsze półrocze, one spodziewam się, że będą dobre, ale też rynek się tego spodziewa. Im większy wzrost, tym oczywiście większe oczekiwania. Wzrosty się pojawiły po raporcie za pierwszy kwartał, który był dla spółki bardzo dobry i na ten moment utrzymujemy ruch wzrostowy. Ja przypomnę, że kruk notowany był już nawet po 350 zł. Sytuacja finansowa w spółce i rozwój spółki jest myślę, że dobry i może kierować nas tam dalej. Natomiast tutaj warto też patrzeć na to, jakie te dane będą, czy te finanse faktycznie i rentowność tych portfeli, które są skupywane przez kruka, są dobre. Bo to, co było największym problemem kruka w tym okresie Bessy, to było to, że nie mogli kupować dobrych portfeli, bo po prostu nie było na rynku dostępnych dobrych długów do kupienia, które można by było później zrestrukturyzować i na tym zarobić teraz się ta sytuacja moim zdaniem będzie odnawiała czy od, 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 odwracała. Natomiast z technicznego punktu widzenia Rynek niepokoi mnie ten ruch tutaj, który był 28 lipca i się później rynek zatrzymał, bo zauważcie, zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy taki dynamiczny ruch, to on powinien być przynajmniej kontynuowany albo jakaś jedna, dwie sesje i później wybicie dalej. Tutaj po tak dynamicznym ruchu rynek się zatrzymał. No i dla mnie jest to rzecz niepokojąca, ale jeszcze nie definitywnie zła, dlatego że to jest tak zwany outside bar, czyli świeca, która tworzy nowy zakres wahań na wykresie. I tutaj ten outside bar teraz ma poziom 292 zł jako wsparcie, a, 200, a 314 jako opór. I wybicie tego zakresu krótkoterminowo, czyli przy ciągu kilku, kilkunastu kolejnych sesji powinno wskazać, co się będzie działo dalej, tak, czy będzie ruch na południe, czy będzie ruch na północ. Mnie to martwi, że rynek nie kontynuował, więc na razie jestem nastawiony na to, że będzie wybicie dołem i wtedy warto by się przypatrzeć spółce w okolicach poziomu 274 zł, wtedy z perspektywy nawet strategii szczyty i dna byłaby to pomału pewna okazja, tak? no bo... Ostatni potwierdzony dołek mamy na 246 zł, więc jeżeli by cena spadła w okolice 275, to tutaj by się tworzyła okazja, którą można by było wykorzystać. Z tej perspektywy. Więc tak to na ten moment widzę. Jeżeli by rynek wcześniej jednak zdecydował o wybiciu 313 zł, to kolejnym oporem jest teraz poziom 345 zł. Jak najbardziej spółka jest dobra fundamentalnie, powinna się rozwijać dalej. No, kwestia tego, czy już nie jest gdzieś tam troszeczkę to wszystko w cenie. Tak? Bo to też warto o tym. Pamiętać. Jeżeli chodzi o Astarte, jeżeli chodzi o FOM, FAMUR, obie spółki były wczoraj omówione, więc serdecznie zachęcam do podsumowania sesji. Przypomnę komentarz do WIGU20. FAMUR ym, był omawiany razem czy o godzinie, ym, w godzinie i 5 minut. tak. A jeżeli chodzi o Astarte, to całe agro było wczoraj przeglądane ym, porządnie. No i jeszcze na koniec dzisiejszego spotkania: Biomed Lublin jako pewna ciekawostka. Po wybiciu bardzo ważnego wsparcia na 9 zł, rynek dotarł do 8 i mocno podbił. I tutaj, jakby widać, te wahania, które się teraz gdzieś tam pojawiają, jako takie trochę bardziej systematyczne, właśnie w górę. Być może takie przetrzebienie tutaj, które nie wydarzyło się przy jakimś ogromnym wolumenie, wskazuje na, wytrze, znaczy na wyczerpanie już tej, tego rynku podażowego. Ja to mówię czysto jako technikę i jako ciekawostkę, dlatego że biometr Lublin z takiego fundamentalnego punktu widzenia dla mnie nie jest ciekawą firmą, w sensie analiza tego i wykorzystywanie tego pozostawiam już każdemu indywidualnie, natomiast z technicznego punktu widzenia wejście ponad krótkoterminowe średnie kroczące w taki sposób, jak to spółka zrobiła, stanowią one teraz wsparcie, więc można się zabezpieczać albo poniżej świec, tak, albo poniżej średnich kroczących, w tym przypadku to jest 9- i 13-okresowa średnia krocząca. Dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się jutro na podsumowaniu sesji z użytkownikami Squabera Premium. A jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, to zapraszam Was na live trading godzina 14 na mój kanał na YouTubie, gdzie będzie okazja do tego, żeby pokazać na żywo, jak wykorzystywać taką wiedzę tradingową, inwestycyjną. Właśnie na żywo, na, na wykresie i na e, realnych transakcjach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie subskrypcję i, i przede wszystkim komentujcie, jeżeli się z czymś nie zgadzacie e, lub macie odmienne zdanie, co można podyskutować w komentarzach, aby znaleźć e, konsensus. Trzymajcie się zdrowo, cześć.